Spotyka się pan z wrogością za to, co pan robi wśród swoich rodaków? No z wrogością to może jest za dużo powiedziane. Nie, no nie kochają mnie wszyscy, to też moja rodzina nie tak specjalnie mnie kocha. Wie pan, ale ja tak samo jak tutaj część tych bohaterów musiałem po prostu przerywać z rodziną, ze strony mojego ojca. Bo inaczej no, to było niemożliwe po prostu. No i do tej pory tak jest. Jest taka sytuacja. Ja mam jedną jeszcze dziotkę, to jest siostra mojego wujka, młodszego brata mojego ojca, który ma 102 lata. 102 lata. Ona pisze do mojej żony, normalnie, ręcznie pisze, pięknie pisze. Zupełnie jest w porządku w głowie, ale do mnie ani słowa, ze mną ani słowa. A pani Anna z pewnością z wrogością się spotkała za niektóre swoje właśnie dzieła, pisma dotyczące historii polsko-żydowskiej. No też bez przesady. Naprawdę, bez przesady. Tak. Dobrze, myślę, że przyszedł taki moment, poprosimy o mikrofon w takim razie, żeby prosić państwa o zabranie głosu, czy o zadanie pytań, bo rzeczywiście to już się robi powoli późno. Ja chciałam powiedzieć, że w tym filmie wydaje mi się, że jest jedna scena, która jest odpowiedzią na to pytanie, które tutaj krąży na tej sali. Po co się to robi, w jakim celu? Kiedy oni siedzą, prawda, przed kamerą i po raz pierwszy ona mówi swojemu ojcu, czym była dla niej ta książka, prawda, czym jest jego aktywność. Ten film coś odkrył między tymi bohaterami bardzo ważnego. Oni sobie powiedzieli coś, co właściwie jest jakąś esencją ich relacji, a czego być może sobie by nie powiedzieli, gdyby nie było tej sceny, tej sytuacji, tego filmu. Ona mówi, że ta książka i ta jego działalność stała się dla niej fortecą, opoką. I wydaje mi się, że ta scena właśnie mówi o tym, dlaczego warto. First of all, I would like to thank you very, very much for this highly powerful and really needed film. I found it very moving and really a wonderful film, so thank you very much. And the question that I have follows a little bit from what Anna Bikont said. I was wondering to what extent the heroes and the characters you managed to interview during your film had an opportunity to talk to each other afterwards. Because it seems to me that there were different attitudes represented, and obviously each story and each situation was a little bit different. And the reaction to deal with the trauma they had was also quite diverse. And it seems to me that there is a great potential of conversation going on among them. So I was just wondering to what extent they were able to talk after the film, and whether you, in a sense, liaise this kind of a conversation among them. Thank you. First, thank you. I must admit that I was lucky because it was luxury to have a different character who deals in a different ways with the same problem, to carry the burden on their shoulders, but I didn't have the choice to choose them because, as you can imagine, many others decided to slam the phone and to ask me not ever to try to call them again. So I was lucky because those people who decided to set a dialogue with me, they are really different people. It was very interesting, but yes, they asked me after to contact with each with the other participants in the film. Not all of them, but 80% of them asked me to speak and maybe to meet, not maybe, they met each other. During the process, I thought maybe I will bring all of them to the last scene to visit Israel
for the first time, but from the same reason that I didn't want to have a happy ending, I decided that I won't conclude this scene in my film, but as you just heard, separately, they are coming to visit us in Israel, not for the film. So the answer is yes, they are in contact, they met each other, and I'm very happy with this. Oczywiście ten film, no i przez to, jakie postaci się w nim pojawiają, jakie nazwiska i jacy potomkowie, stwarza no, fantastyczny początek do dyskusji, dlatego że no, no, siłą rzeczy przywołuje i skupia uwagę. Natomiast chcę zwrócić uwagę i bardzo gdzieś tutaj mocno podkreślić, że temat poszukiwania tożsamości, poszukiwania własnej historii i historii własnej rodziny w trzecim pokoleniu, tutaj w Polsce akurat, no bo tym się mam przyjemność zajmować, jest, proszę Państwa, bardzo, bardzo szeroki, bardzo obecny. I to, o czym się nie mówi, to czy nie wspomnieli Państwo, rozumiem, że też kwestia no, ograniczeń czasowych, moglibyśmy rozmawiać do rana, ale to, że przecież wielu z nas ma w sobie historie rodzin, które są historiami łączonymi, historie zbrodniarzy i ofiar, które gdzieś się miksują, które gdzieś tak kładą się różnym cieniem. I ten miks kulturowy, to, że Polska jako kraj wielu kultur, jako kraj różnych historii i też kraj przeróżnych indywidualnych i zbiorowych zachowań względem polityki w czasie II wojny światowej, no wywołuje to, że każda z tych historii, mimo tego, że może nie jest nagłośniona wielkim nazwiskiem, jest indywidualna, ale bardzo wiem, że młodzi ludzie chcą o tym rozmawiać, chcą ten temat przepracowywać właśnie po to, żeby tą swoją własną, indywidualną tożsamość jakoś móc określać. Ja się urodziłem w Trzebini, blisko Oświęcimia. Mając 9 lat, byłem pierwszy raz ze szkołą na wycieczce w Oświęcimiu. Wtedy jeszcze nie było ekspozycji za szybami, nie było takich niemal sterylnych warunków, jakie są teraz. Tam się czuło, nie powiem swąd, tam się czuło smród tamtego miejsca. Może to było za wcześnie, jako 9-latek, ale to jakby większość moich kolegów, koleżanek wyczuliło na tamtą sprawę.